Grzegorzka z Depkę, Kuba i Buba, czyli awantura do kwadratu. Opowiadanie Syn Nima. Kuba i Buba są bliźniakami, bardzo zresztą do siebie podobnymi. Tyle, że Kuba jest chłopcem, a Buba dziewczynką. Kuba jest grzeczny i dobrze wychowany. Buba zaś to istny potwór. Wybija szyby, bije się z chłopakami i potrafi doprowadzić swoją nauczycielkę do szału. Kuba świetnie się uczy. Buba? Raczej nie. Dowód? Proszę bardzo. Buba, do odpowiedzi! Nauczycielka wezwała ją do tablicy. Co to jest synonim? Czyj syn? Chciała wiedzieć Buba. Nauczycielka wzniosła oczy do nieba. Synonim. Przesylabizowała. Nie rozumiem, jak to jest, że ty i Kuba jesteście rodzeństwem. Ja też tego nie rozumiem, odcięła się Buba. A synonim pewnie syn Nima. Kogo? Nauczycielkę najwyraźniej zamurowało. Buba wzruszyła ramionami. To pewnie jakiś Wietnamczyk, obcokrajowiec. Nauczycielka wpatrywała się w Bubę szeroko otwartymi oczami. No, nie rozumie pani? Buba wydawała się być lekko speszona. Obcokrajowiec, czyli, no, jak to powiedzieć? O, mam. Cudzoziemiec. Nauczycielka westchnęła i pokiwała głową. Tak, coś tam jednak umiesz. Synonim to wyraz o takim samym znaczeniu jak inny wyraz. Cudzoziemiec znaczy to samo, co obcokrajowiec, wtrącił Kuba. A teraz mam do Was pytania. Kim są Kuba i Buba? Co ich łączy? Jak wyglądają? Co oznacza słowo awantura? Zapraszamy do wspólnej zabawy.